Siema, siema, hejo, słuchajcie, kiepskie dni ostatnio, taki człowiek smutny, bo nie może jeździć na enduro, bo na to za wysoka temperatura, a to deszcz pada, teraz akurat u nas, ani na kole pojeździć, no i co, no, przyszedłem popatrzeć sobie na moje sprzęty, oczywiście pusto, bo raptusa nie ma, jakieś skutery tu stoją, MRF-y, triale, o, moja beta, którą ostatnio jeździłem na kole i zjechałem oponę, tak, tu jest właśnie przyszła opona od Motoholików, Meceler, Soft, Extreme, jaka różnica, nie, w kostce, bo ta już się nie nadaje, tylko do gumowania, nawet do gumowania już się chyba nie nadaje, no ale to taki miły akcent po prostu, że wleciała nowa opona. No tutaj powywieszałem tabliczki, nakłady ATV Kuba, ATV Tomek, no wleku na tablicy takiej, no bo oczywiście po ulicy trochę jeżdżę, no to założyłem. No i co, no biorę się słuchajcie za otwieranie paczki od Moiry, no bo jak smutno i źle, no to trzeba po prostu. Moira z 3 tygodnie temu dał paczkę, jeszcze jej nie otwierałem, no ale trzeba ją otworzyć, to lecimy z otwieraniem paczuchy od Moiry. Moira lubi ładnie zapakować wszystkie paczki. O! Motocykle są wszędzie. Tu mam na gumki, to pójdzie łatwo. Dzięki, Moira. Oj, się angażujesz, Moira, w kanał. Muszę ci powiedzieć ostro. To jest chyba do jakiegoś nowego projektu. Jakie lusterka. Szat normalnie. Nie, może do... Sendę to już kupiliśmy, jest w trakcie projekt robienia, teraz skuter dwusuwowy, może czas właśnie na kłada dla widza, znaczy już dwa kłady to już były, ale trzeci, nie no coś pięknego po prostu, o i liścik jest, kolejne słomki, osłonki, o czekolada jest, na osłodę życia. Czyli co, jest ci smutno, jest ci źle? Przychodzi paczka od mojej i już banan na gębie. Nie no, tutaj to tak sobie łatwo nie poradzę. Słuchajcie, widzę, że to jest kierownica. Jeżeli to będzie kierownica dokłada, no to projekt kład się nam szykuje. No naprawdę. No coś fajnego po prostu. No i słuchajcie, jest kierownica, od czegoś trzeba po prostu zacząć. Dokłada. Czyli projekt kład się nam szykuje, Moira zapoczątkował. Na razie kierownicę, lusterka mamy, a liścik od Moiry. Czytamy. Siemanko Black, siemano Wiara, takie tam. Milka dla Klaudii. Na wywołanie uśmiechu, no to przekażę, dzięki. Ja cię nie mogę, słuchaj ta. Dwie paczki, tylko nie wiem do czego, do projektu. Tego nie zauważyłem w ogóle. Zobaczymy, bo może Moira nam powie, na co jest te dwie stówy. Mały donejcik po prostu, czyli te dwie stówy. Czyli Milka dla Klaudii, słomki, dla kogoś, może na konkurs. Lusterka, kierownica i mały donejcik 200. Pozdrawiam wszystkich z kanału Black Opso. I my cię pozdrawiamy, Moira. Super. Ale te lusterka to naprawdę. No, że ty nie założyłeś to swojego raptusa? Nie no, konkretne te lustra są. To czyli robimy projekt. Kład. Super. Na moje włosy to nie patrzcie. No taka moda teraz jest jakaś, chyba, nie wiem.
a muszę wam powiedzieć, że na ten sezon to tak sobie postanowiłem iść w kierunku tym, że jazda na kole i przycierki będą robione. Oczywiście nie na tym wodniku, który mam, bo po prostu tutaj to po prostu niczego nie ma. Po prostu sobie tutaj miarkę jakąś, nie wiem, 30 cm przymocuję. No i co, przyciery będą. Po prostu przekraczania barier w gumowaniu. Tylko wystarczy, że będzie dobra pogoda, bezwietrzna, tak jak enduro guma mówi. Bez wiatru to jest zawsze wieczorem, no i to się sprawdza. Tak jak ja zawsze chcę wyjechać na koło, no to godzina, nie wiem, 14, 15, no to wieje ten wiatr jak po prostu głupi. A naprawdę ta becina to mi tak pasuje, to jest po prostu, no super sprawa, nie? Okleiny nie chce mi się zamawiać. O tu, źle założyłem obudowę. Sprawdzić muszę, czy ten w ogóle wentylator działa, bo coś ostatnio nie było problemów, żeby z chłodzeniem, ale nie słyszę go. Ja wiem, że on cicho chodzi, ale o, tutaj od gumowania trochę olej mi poszedł, bo za wysoko koło stawiam. Słuchajcie, kto jest od początku kanału, no to wie, że na początku uczyłem się tej jazdy na kole, a teraz po prostu no to bawię się tym i no tak mi się to podoba, że no po prostu jestem bardzo zadowolony, no bardzo zadowolony, bo to jest po prostu fajne, nie wiem dlaczego, no ja tak to lubię, że no szok. I muszę wam powiedzieć, że Kuba, tak jak chciał zawsze gumować, to po prostu tak się gumowania na 120 boi, że po prostu jak słyszy, że chodź potrenujemy trochę na kole, to po prostu jest przerażony, mówi nie, nie, mówi koło, on nie, koło nie. No i co jeszcze u mnie? U mnie co? No uczę się utworu, bo lada moment będziemy jechali do studia i nagrywali przebój, jaki on będzie miał tytuł. Albo Enduro 2, a może wy wymyślicie jakiś tytuł tej nuty. Muzyka coś podobna w stylu rap franchise. Słowa polskie, oczywiście o enduro. Każdy pomysł jest dobry. Wybierzemy, no oczywiście jak wybierzemy jakiś tytuł spośród komentarzy pod tym filmikiem, no to na pewno może liczyć na jakieś fanty. Nie wiem, może te słomki od Moiry, naklejki, kalendarze, plakaty. Czekolada nie, czekolada leci do Klaudii. No i co, no trudno mi idzie ta nauka tego utworu, bo jest trudny. To tak się wydaje, że no, nauczysz się to, tamto, pójdziesz do studia i wszystko wyśpiewasz fajnie. Gdzie tam? Ciężka, mozolna praca jest w studio. Kto już nagrywał, to wie o co chodzi. No chyba, że mistrzowski jakiś talent. Chociaż Dawid mówił, że nam szybko poszło te nagrywki. Dużo czasu nie straciliśmy, półtora godziny gdzieś. We dwóch. Każdy swoją frazę śpiewał. Tak to było. Dobra, zwijam się. Trzymajcie się, hejos, nie dajcie się. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście gorsi. Jesteście naprawdę git. I didn't think we could fall.